Now recording, and just state your name. Andrzej Nawrocki. And how old are you? Wow, 77. 77. And if you want to speak about life, your personal experience before and during Gerek regime? Dla mnie był to czas właściwie całego zawodowego rozwoju Stocznia Gdańska. Ponieważ przyjechałem do Gdańska z centralnej Polski, w tamtych czasach marzeniem młodych chłopaków z centralnej Polski było trafić na statek jako marynarz. I to było główne moje marzenie. Wymyśliłem sobie, że w małym miasteczku niedaleko Jarocina, sławnego miejsca w Polsce z innych powodów, festiwali, piosenki. Na pewno w liceum nie zapewnię sobie szansy na wejście do szkoły morskiej, bo wtedy kilkanaście osób na jedno miejsce oczekiwało. W związku z tym pomyślałem sobie, skończę w Gdańsku szkołę średnią i będę łatwiej mógł znaleźć drogę do szkoły morskiej. I tak się zaczęła moja przygoda z miastem Gdańskiem. Trwa 65 lat do dzisiaj, w związku z tym jestem gdańszczaninem. Typowym gdańszczaninem, bo bardzo wiele gdańszczan mojej generacji nie urodziło się w Gdańsku, a przyjechało tutaj w związku z efektami wojny, jakie efekty wojna dała miastu. Nie angażowałem się specjalnie w żadne polityczne działania wtedy. Od najmłodszego byłem harcerzem, to mogę powiedzieć, i bardzo długo. Politechnikę skończyłem, nie szkołę morską. Dlaczego? Bo w szkole średniej zaczynałem żeglować i w czasie żeglowania zrozumiałem, że Neptun za bardzo nie chciałby mieć mnie jako swojej świty. Na statku czy na jachcie to wszystko, co miało służyć mnie, służyło rybom na ogół po zjedzeniu. W związku z tym uznałem, że kończę Politechnikę i przyszedłem do Stoczni Gdańskiej. I rozpocząłem pracę tutaj czerwiec 1970 roku. W związku z tym zaskoczeniem dla mnie był grudzień. Ja, produkt socjalistycznej szkoły, nagle zderzyłem się z rzeczywistością, że ludzie zaczęli strajkować. Dla mnie strajk w tamtym czasie wydawał się nieprawdopodobny. W socjalistycznym kraju strajk robotników. No i tak się rozpoczęła mój rozwój w Stoczni Gdańskiej. Oczywiście po 70 roku szczególnie byłem przekonany, że nie powinienem w żaden ruch partyjny się wdawać, bo w stoczni atmosfera do tego nie była za dobra, a ja zresztą nie miałem takiego ciągu. Raczej w kierunku doktoratu z automatyki okrętowej, co było moją specjalizacją, to był kierunek mojej aktywności. Być może to spowodowało, że w roku 80, a szczególnie po przemianach w roku 89, stałem się osobą, która gdzieś tam została wypaczona przez układ, który się nowy wytworzył, no bo nie byłem partyjnym, byłem fachowcem, jeździłem za granicę i to pewnie spowodowało, że trafiłem do zarządu Stoczni Gdańskiej. No i dzięki temu miałem okazję spojrzeć do środka tego, co nazywa się przemiana po roku 80, a szczególnie po roku 89. W stoczni pracowałem do 96 roku, 1996, tuż przed upadłością. Przestałem być pracownikiem Stoczni Gdańskiej i to też trzeba czuć tamtą atmosferę. Przestałem być członkiem zarządu, bo wydawało mi się, że sposób tych zmian, który jest tu wprowadzany, prowadzi do upadłości stoczni. I doprowadził do upadłości stoczni. Jako że to, co tak bardzo mocno zwalczane było przez poprzednie lata, wcale nie odeszło w przeszłość. I w związku z tym te zmiany były też kontrolowane w inny sposób niż powinny, bo jednak ciągle jakieś wpływy, nazwijmy to w cudzysłowie egzekutyw, dalej występowały w relacjach do zarządzających firmami. I to się skończyło tym, że zmieniłem pracę na inną, ale to było dopiero miejsce, gdzie znalazłem dowody na to, że zmiany tu były potrzebne, bo przeszedłem do pracy w ABB, Asa Bram Bovery, i zajmowałem się sprzedażą tego, co wytwarzaliśmy w Polsce dla przemysłu okrętowego,
dla przemysłu okrętowego na całym świecie. W związku z tym miałem okazję obejrzeć wszystkie większe stocznie na świecie, poczynając od Japonii, a kończąc na Brazylii. I w związku z tym zrozumiałem, że to musiało się tak skończyć, jak to się skończyło, bo po prostu, mówiąc w skrócie, narzędziami z XIX wieku nie można konkurować z rynkiem XXI-wiecznym. Because that was, you know, what I was seeing here, being inside, but it was in relation to my career here, like, you know, starting from design office and finishing like guy which crossed the gate without any possibilities to come back, because I understood that everything what is going here is going not in direction which is needed to change the modus of operation, these big companies. And finally, all these big companies in that part of the world was bankrupt or disappeared. Okay. So now everyday life will get it. Yes. If I don't know if you already spoke about December 1970. If you witnessed. You know, that is very interesting, and I will say this in Polish because it will be much precise. Pracę rozpocząłem w Stoczni Gdańskiej, bo miałem stąd stypendium. W tych czasach było pewnego rodzaju wsparciem dla studentów i zabezpieczeniem dla zakładów pracy fundowanie stypendiów. Ono przywiązywało studenta do zakładu, ale jednocześnie zabezpieczało zakład w przypływ nowych kadr. Umowa stypendialna między innymi mówiła o tym, że po podjęciu pracy, po 2 latach dostaniemy mieszkanie. To mówi o tych czasach trochę, bo przyszliśmy do zakładu, nie tylko ja, my były 4 osoby, które miały takie stypendium. Przyszliśmy do zakładu pracy, a pani w kadrach powiedziała, słuchajcie, wszystko co w tej umowie jest ważne, poza jednym, mieszkań nie dostaniecie, ponieważ 800 osób w stoczni mieszka, czeka na mieszkanie. W związku z tym ja nie mogę młodym, nowym pracownikom obiecać, że za 2 lata dostaniemy mieszkanie. 70. rok, wszyscy pamiętamy grudzień i zmiana władzy, przychodzi Gierek. Gdańszczanie czy stoczniowcy odpowiadają na jego pytanie, pomożecie, pomożemy. I Gierek zaczyna realizować swoją obietnicę, pomożemy. Ja po 2 latach pracy w stoczni nagle dostaję telefon, ma się pan zjawić na losowanie mieszkania. Ja mówię, to jest jakieś dziwne nieporozumienie, bo ja nawet nie jestem członkiem spółdzielni, a co dopiero losowanie mieszkania. I otrzymuję odpowiedź, pan nie jest członkiem spółdzielni, ale stocznia dostaje 600 mieszkań. To był jeden z odpowiedzi Gierka na pomożecie. Stocznia zaczęła się rozwijać. Stocznia zaczęła inwestować. To, co dzisiaj widzimy, te dźwigi wielkie, kone, COPEK, czyli Centralny Ośrodek Prefabrykacji Kadłubów na wyspie, to jest efekt rozpoczętego procesu inwestycyjnego przez Gierka. Ale pod koniec drugiej dekady 1975-1976 zaczęło już brakować pieniędzy, a później to wszystko zostało przerwane. W związku z tym stocznia wygląda tak, jak wygląda, bo tu, gdzie stoi dzisiaj Europejskie Centrum Solidarności, tam jeszcze do dzisiaj są fundamenty pod Centralny Ośrodek Prefabrykacji Wyposażenia. I to miał być taki potężny budynek, jak stoi na wyspie, gdzie miało być prefabrykowane wyposażenie i to wszystko, co pozostało z XIX-wiecznej stoczni, byłoby niepotrzebne. No niestety zabrakło pieniędzy. I to też pokazuje, jak się zmieniała era w tamtym czasie. Początek 71, 2 to był i entuzjazm w społeczeństwie, ale także w stoczni. My uwierzyliśmy, że coś się zmieni. Ludzie ruszyli do pracy. Wtedy mieliśmy największą liczbę statków, najbardziej nowoczesne. Zaczęliśmy sprzedawać do krajów zachodnich. Eksportowaliśmy,
bo potrzebne były dewizy. Gierek otworzył granice. Zaczęliśmy mieć możliwość uzyskania paszportów i jeżdżenia po świecie. To był jeden z elementów, który spowodował późniejsze kłopoty Gierka, bo ludzie zrozumieli, że gdzieś indziej ludzie podobnie pracują jak u nas, a żyją inaczej. I to była droga do roku 80 również. Jak zabrakło pieniędzy Gierkowi, to i zabrakło entuzjazmu i coraz bardziej wracaliśmy do tej sytuacji, która była przed 70 rokiem. Brak zadowolenia ludzi, później próba zmiany, protesty. 76 rok, zmiana konstytucji w Polsce, próba legitymacji władzy inną drogą, a nie tego, co było po roku 70, aż doszło do roku 80. Yes, for you it's very difficult to understand where I am. Ten sam na przykład był pan świadkiem grudnia 70. Co pan pamięta z tego? Czy w ogóle pan wiedział, co się dzieje? W sensie, że to jako taki zwykły młody chłopak w stoczni. Znaczy, ja miałem pecha z tym 70. rokiem. To już zacząłem mówić. Ja po prostu miałem wtedy możliwość, nie rozumiejąc tego, co się dzieje tak naprawdę, być w samym środku tego, co się tu zaczęło dziać. Jako pracownik biura projektowego, oczywiście byłem daleko od jakichkolwiek tutaj ruchów takich, nazwijmy to, nieoficjalnych. Natomiast wtedy były też i dobre rzeczy. I w stoczni, w tak potężnym zakładzie, był system stażu. To znaczy, ja miałem kalendarz i co miesiąc byłem w innym wydziale stoczniowym po to, żeby dowiedzieć się, czy nauczyć się, czy zrozumieć, jak kreska na moim rysunku wpływa na to, co się w całej firmie dzieje. I w grudniu byłem w zakładach na stażu w zakładzie budowy silników. S4, niedaleko na ulicy Narzędziowców, te stare budynki. Ponieważ zajmowałem się automatyką, to miałem potężne chody w tej komórce, do której trafiłem na staż, bo to była absolutnie nowa rzecz i ich wprowadziłem w to, co na tych rysunkach jest narysowane, bo ja byłem autorem tych rysunków. To oni mi wtedy powiedzieli, wiesz, to jak tyle nam pomogłeś, to możesz przychodzić do pracy, kiedy chcesz. My to zawsze u twojego kierownika powiem, że gdzieś wysłaliśmy. Ja w związku z tym tego 14 grudnia przyszedłem o godzinie w 9:30. No bo to był poniedziałek, w 9:30, to była godzina jak na studenta, czy prawie że po studiach, właściwa. Wchodzę do hali, ludzie siedzą, coś gadają, a my mieliśmy biuro na antresoli. Wchodzę do tego biura, a ci pracownicy, ty Andrzej, co tam się na dole dzieje? No więc siedzą, gazety czytają, pewnie jeszcze nie poszli do pracy, bo koniec przerwy. No bo zdawałem tego sprawę, że ta przerwa miała się kończyć 9:15, no ale zanim, mówią, nie, ty, oni nie pracują od rana. Mówię, a co się dzieje? Strajk chyba czy coś. Dla białych kołnierzyków, jak to się u nas nazywało, to był strach. A ludzie faktycznie do przerwy robili, nazwijmy to, porządek w myślach, a po przerwie wyszli z zakładu pod dyrekcję. Ja poszedłem z nimi, patrzyłem, co się dzieje, ale nie wyszedłem z nimi na miasto, tylko wróciłem. Raczej starzy pracownicy mówili, ty, trzeba do domu jechać, kupić chleb i tak dalej, bo coś się źle zapowiada. No ale tylko tyle w ten pierwszy dzień. W drugi przyszedłem tam, no i mój kierownik już zadbał o to, żebym ja się gdzieś tu nie wplątał i odwołał mnie. W związku z tym trafiłem już do biura projektowego i patrzyliśmy na to z daleka, nie z tego centrum. Wtedy się dopiero dowiedzieliśmy, że ludzie wyszli na ulicę. Ja, skończywszy pracę wcześniej, poszedłem na dworzec kolejowy i wtedy zobaczyłem palący się komitet. No to już było widać, że zabawa toczy się bardzo poważnie. Dla mnie, młodego studenta, jeszcze była ciekawa rzecz, ponieważ ja odrabiałem wtedy wszystkie zaległości kinowe, pracując sobie w stoczni. I pamiętam, był taki film, przed którym kronika filmowa w tamtych czasach pokazywała zawsze aktualności na świecie. Dzisiaj raczej są reklamy. A wtedy kronika filmowa pokazywała, jak Japończycy protestują przeciw rozbudowie lotniska Narita
bo lotnisko to wchodzi w jakieś tam tereny zastrzeżone, ochronne, biologiczne i w związku z tym tam policja rozpędzała tych ludzi i był taki złośliwy komentarz, tak władza imperialistyczna robi z obywatelami co chce. Po czym ja wyszedłem we wtorek, a z błędnika, czyli z tego mostu za dworcem, idzie kolumna milicyjna, pałki, tarcze, polewaczka i myślę, kurczę, to jest to samo co na Narita, tylko władza tu nie jest imperialistyczna, tylko nasza. Dla mnie był to kompletny szok. I środa to był moment, kiedy były strzały pod bramą. My oczywiście w biurze siedzieliśmy i nie braliśmy udziału w tym, natomiast fama się po stoczni rozeszła, że zginęło wiele ludzi. No i o 12 zostaliśmy wygnani ze stoczni i stocznia została zamknięta. I to pamiętam bardzo dokładnie, bo w domu oglądaliśmy po pierwsze telewizyjne opowieści o tym, jak tutaj jakieś siły nieczyste, może niemieckie, może jakieś inne, robią bałagan. I jak wtedy wicepremier Kociołek, a nasz dawny pierwszy sekretarz, mówił w telewizji do gdyńskich stoczniowców, wy nasze tutaj serce przemysłu okrętowego, idźcie do pracy jutro, bo my z tymi rozrabiakami z Gdańska już sobie poradziliśmy, stocznia jest zamknięta i oni nie wrócą, no bo nie wiadomo, kto tam nimi kieruje, natomiast wy idźcie do pracy. No i oni poszli do pracy. I dopiero później się dowiedzieliśmy od kolegów, że to był ten czarny czwartek. Także nie mam za dobrych wspomnień, natomiast to wszystko jakby trochę zostało wyparte po tym, jak nastąpiła zmiana Nagierka z Gomułki, jak było to pomożemy i jak zaczęła się realizować pewna obietnica, która została dana na początku 71 roku. I dopiero później okazało się, że legitymacja do rządzenia się nie zmieniła, a później próbowano tą legitymację wzmacniać właśnie formalnie, zmieniając konstytucję, wpisując przewodnią rolę partii i tak dalej, i tak dalej. I później już nic dobrego się dalej nie działo, ale ten początek był taki właśnie. Ja dosyć optymistycznie wtedy, zresztą z większością stoczniowców, patrzyliśmy na to, co się dzieje. Yeah, because that was, you know, something which was for us very progressive, and we were trusting to this, you know, ideas which were presented by him. Yes, afterwards, first it was changed, but you know, on the beginning we got support. We were starting with many new investment here. This opposite side of the river, you see this big complex for central prefabrication of halls, and they were also idea to build the same kind of central prefabrication for equipment inside, just close to the place where we have today European Solidarity Center. But you see, it's nothing here because they were not enough money for that. And finally, all this investment was cancelled. And you know, we have very nice historical buildings today. Otherwise, it should be really disappeared. But then we were coming again to these circumstances for 1980. And that's the next question, just how you view the events that led up to it with Anna Valentinovich, Anna. There were some more difficult Polish names. Oh. Still. Just speak about the lead up to those events, and then the strikes, and how you perceived and viewed it, and what you thought of it. You know. Jak powiedziałem, w tamtych czasach zajmowałem się harcerstwem tutaj w Gdańsku. No i w biurze projektowym właściwie tam w 74 czy 75 roku zacząłem studia doktoranckie.
Z uwagi na to, że zaczęliśmy wychodzić z naszą produkcją na zewnątrz i czasami z armatorami zagranicznymi szczególnie, no trzeba było pokazywać także, nazwijmy to, trochę więcej niż tylko twarz. Natomiast docierały do nas różne informacje. Mówię do nas, ponieważ musimy wiedzieć, że Stocznia Gdańska to było 146 hektarów i kilkanaście tysięcy ludzi pracujących w najprzeróżniejszych miejscach. Biuro projektowe to nie było to miejsce, gdzie rodziły się idee protestów. To byli raczej ludzie, którzy no, dość konserwatywnie podchodzili do sprawy, a poza tym mieli bardzo dużo do stracenia, bo jak się traciło pracę w tym biurze, to mogło mieć kłopot z utrzymaniem się również, no bo nie szło się spawać, bo nie dało rady. Natomiast pamiętam kilka rzeczy i jedną z takich rzeczy pamiętam do dzisiaj, bo oczywiście ulotki przychodziły, nazwiska były wtedy jeszcze mało znane, bo od 76 roku pojawiały się podpisy pod różnymi deklaracjami od KOR-u, jak się pojawił KOR, to już no, ludzie nie tylko anonimowe ulotki pisali, no ale spotykaliśmy się od czasu do czasu, na przykład pamiętam takie spotkanie w roku, bo spotkania odbywały się regularnie w czasie tak zwanych zakazanych ważnych zdarzeń. Na przykład 3 maja, wykreślona z kalendarza rocznica. 11 listopada, wykreślona z kalendarza rocznica. I także rocznice związane ze strzałami pod bramą stoczniową, czyli z tym 16 grudnia, kiedy tu zginęli robotnicy. Zawsze każdą rocznicę spotykaliśmy się pod bramą z uwagi na to, że nie było pomnika, żeby złożyć kwiaty na miejscu, gdzie zginęli stoczniowcy. I pamiętam takie spotkanie, które miało miejsce w roku 79 w grudniu. Brałem w nim udział, przychodziło się z lampką albo z kwiatami i składało się pod bramą. Było bardzo dużo ludzi, na ogół milicja lekko to obstawiała i tego 16 chyba albo 17 grudnia zebrało się dużo ludzi pod bramą i nieznany mi wtedy facet zaapelował, aby w przyszłym roku, czyli w roku 1980, pod tą bramę przyjść nie z kwiatami, nie z lampkami, tylko przyjść z kamieniami. Bo mówił, ja nie znałem człowieka, mówił, słuchajcie, zobaczcie, my tu zostawiamy tyle tych lampek, tych kwiatów, jutro rano przyjdziemy do pracy, śladu po tym nie będzie. Przyjdźcie w przyszłym roku, każdy z kamieniem, jednym, dwoma, dużym, małym, tyle ile przyniesiecie, nie będziemy w nikogo rzucać, tylko z tego zrobimy wielką stertę i oni nie zdążą tego posprzątać. Później się okazało, że to był Lech Wałęsa, który przed bramą się śmieje dzisiaj, że ma już sobą wyobraźnię, bo w przyszłym roku już stał pomnik, już nie było trzeba przychodzić z kamieniami. I to było takie dla mnie zaskoczenie wtedy, przyjdźcie z kamieniami. Natomiast wybuch strajku, no dla mnie pracownika biura był bardzo niespodziewany. Bo no nagle Walentynowicz, oczywiście wiedzieliśmy, że Walentynowicz, bo jak przychodziły ulotki, to był podpis jej. Był Wałęsa podpisany, Walentynowicz, Borusewicz, Andrzej Gwiazda, no ale dla nas to były pracowników biura nazwiska. Ja nie znałem Anny Walentynowicz, ani nie wiedziałem nawet za bardzo o niej za dużo w tamtym czasie. Natomiast to, że została wyrzucona z pracy, to przemawiało dla nas i do wszystkich innych. Z tym, że jeśli byśmy mówili, że pracownicy biura byli bardzo aktywni w tym, żeby, no nie wiem, rozszerzał się ten strajk, absolutnie nie. To robotnicy zaczęli. Natomiast jedna rzecz absolutnie zmieniła się w 80 roku w stosunku do roku 70. Nie było podziału między robotników i kadrę. Może mniej entuzjastycznie, może nie tak grupowo, ale jednak w każdym wydziale, także w tym białych kołnierzykowych wydziałach, ludzie się do tego przyłączyli, no a później to już nie było różnicy. Później wszyscy byliśmy razem. That was some information about this first days of strike or the basement for that.
martial law, December 1981, the feeling, general mood in the atmosphere, what you experienced during that time? Yeah, okay. You know, during to, że porozumienie zostały podpisane, to był wielki sukces sierpniowy w 80 roku, ale wprowadzenie ich w życie opierało, cały czas było, że tak powiem, z oporami i nastroje niezadowolenia wśród załogi, nie tylko stoczniowej zresztą, w ciągu roku 81 narastały. W związku z tym to, że będzie kolejne starcie z władzą, to jakby w świadomości wszystkich nas było i to kilkakrotnie, bo konflikty i przy rejestracji Solidarności, i później przy rejestracji rolniczej Solidarności, przy drożyźnie, przy brakach na rynku, no nie mówiły o tym, że sytuacja idzie w dobrą stronę. W związku z tym ten 81 rok i stan wojenny, no był zaskoczeniem dla nas wszystkich, ale jakby byliśmy do tego przygotowani, z tym, że na dobrą sprawę przynajmniej duża część załogi stoczniowej nie była przygotowana, że to może się tak znienacka stać. Ja to bardzo dokładnie pamiętam, bo akurat miałem pecha wtedy, że wracałem do kraju 12 grudnia z Niemiec. Jako że to już był czas, kiedy budowaliśmy mnóstwo statków dla armatorów zachodnich i byłem na odbiorach urządzeń automatyki w Monachium. Wróciłem samolotem do Warszawy wieczorem w sobotę. Na dworcu centralnym w Warszawie chcę kupić bilet do Gdańska. Pani mówi, nie ma biletów. Mówię, jak nie ma biletów? No nie ma biletów. No jak pan chce, niech pan idzie na do pociągu, tam może pana zabiorą. Schodzę na dół, pusty pociąg. Pytam się konduktora, co się stało? Mówi, nie wiem. Pan nie pierwszy jest bez biletu. Niech pan wsiada, przyjdę do pana w czasie jazdy. Nie przyszedł, także pomyślałem sobie, okej, ktoś mi zafundował przejazd. Przyjechałem do domu, nie mając świadomości tego, co się będzie działo. Rano jak wszyscy, musiałem dzieciakom wytłumaczyć, że nie mam wpływu na to, że w telewizorze nie ma teleranka. Natomiast przyszedłem w poniedziałek do pracy i okazało się stan wojenny i strajk w stoczni. No wszyscy się przyłączyliśmy do tego strajku, nikt nie miał wątpliwości, że to trzeba zrobić. Natomiast poszła taka informacja od jeszcze istniejącej struktury Związku Zawodowego, bo fakt, że tą górę wyłapano, no bo oni byli tutaj na Komisji Krajowej, w związku z tym się wyłożyli sami, no ale w firmie dalej wszystko działało i dostaliśmy informację, że oczywiście strajkujemy, zostajemy w zakładzie pracy, ale gdyby była jakaś siłowa interwencja, to nie mamy stawiać oporu. No i przesiedzieliśmy cały dzień i wieczór pod wieczór pojawiły się czołgi na tym zjeździe, bo on tak inaczej teraz wygląda, ale na ten most, który prowadził do nas tutaj, ten przy przystanku Gdańsk-Stocznia, pojawiły się czołgi, nawet się śmialiśmy, że jakby taki czołg odpalił w kierunku naszego budynku, czyli tego, którego już nie ma, budynku biura projektowego Stoczni Gdańskiej, czyli dawnej dyrekcji Szychała, no to tam po dwóch strzałach już tego budynku by nie było, bo on był taki stary i ledwo się trzymał, się śmialiśmy, że trzyma się na okablowaniu. No nikt nie strzelał z czołgu, natomiast w nocy weszli żołnierze i polecili nam opuścić pomieszczenie. I opuściliśmy pomieszczenie bez oporu w pół do trzeciej w nocy. Zimno było, pamiętam, jak diabli. Pytaliśmy się tego żołnierza, tego oficera, który dowodzi tymi żołnierzami, no jest godzina milicyjna, czy nic się nie stanie, czy jeżdżą jakieś tramwaje. Usłyszeliśmy, nie wiem, bo ja przyjechałem z Braniewa. Czyli to byli czołgiści z Braniewa. Na terenie biura i na większości budynków nie było żadnych incydentów takich groźnych. Się śmiejemy, że jedyne, co zostało zniszczone w budynku biura projektowego, to gablota koru, z tym, że to był klub oficerów rezerwy. Ale panowie nawet nie doczytali tam tej reszty nazwy, tylko był kor, zlikwidowali całą gablotę. No i tak zostaliśmy bez pracy.
No bo stocznia została zamknięta, dopiero za kilka dni pojedyncze osoby dostawały przepustkę i wracaliśmy do pracy. Tak wyglądał grudzień 81. December 81, I was describing as deep as possible. To the United States help and influence in the strikes and help to aid Poland. Do you have any thoughts or comments about that? But do you think about 81 or afterwards? 1981, when American labor unions, AFL-CIO, United Auto Workers would send funds to the imprisoned solidarity workers and to the movement. I guess the question is. During Marcello? I'm sorry? During Marcello? W czasie stanu wojennego? During the Marcello, you mean the support of yes. Americans? And Ronald Reagan's pledging support to the. To Poland. Did you ever feel that the help and aid from the United States was genuine, or do you think it was politically motivated just to spite the Soviets? Czyli w ogóle, czy coś w ogóle, no ludzie wiedzieli o jakiejś pomocy ze Stanów Zjednoczonych, czy na przykład w czasie tego stanu wojennego, jak były paczki, czy to w ogóle była świadomość, że to pomagają Stany Zjednoczone, i czy ludzie, czy może pan myślał w taki sposób, że to jest takie szczere, czy to jest wszystko polityczne? Czy w ogóle ludzie o tym myśleli? No to jest ciekawe pytanie. Próbuję sobie to przypomnieć. Myśmy wierzyli w to, że ktoś nam pomaga, że ta pomoc jest absolutnie potrzebna. No i no, musimy popatrzeć sobie, że wtedy pamiętam, staraliśmy się Brzezińskiego, bo on był wtedy doradcą prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zabierał głos wiele razy. Później Albright chyba była taka pani też wspierająca prezydenta. Także myśmy słuchali tego, wierzyliśmy w to. Było widać tą pomoc. Zresztą ta pomoc przychodziła w sposób, mówimy o stanie wojennym oczywiście. Jasne. I po stanie wojennym. Ta pomoc przychodziła różnymi kanałami, no między innymi przez Jankowskiego, przez Kościół. Stoczniowcy tam no, uzyskiwali dużo pomocy. Uzyskiwali tą pomoc również później. Ja pamiętam czasy już, kiedy byłem w zarządzie Stoczni Gdańskiej. To przecież również tam 87, 8 rok, to były ciężkie czasy, ludzie znikali ze stoczni. To wtedy również trafiały, były problemy z lekami na przykład. No mnóstwo leków pojawiało się tutaj i też takimi metodami całkiem półoficjalnymi trafiało do tych, których nie stać było na leki w tamtym czasie. Ja pamiętam, lekarze z Akademii Medycznej przyjmowali na plebanii u Brygidy i tam od razu dostawali leki, które trafiały do księdza Jankowskiego z Zachodu. To była metoda na wspieranie. Tam można się było zgłosić także po coś do jedzenia. W związku z tym ta pomoc była widoczna i ona pomagała. Ona była zorganizowana właśnie tak trochę nieoficjalnie, ale była widoczna. No i ja pamiętam również rzeczy, które no, wymagały troszkę odwagi, ale dużo w związku z tym dawały informacji, bo jak się wyjeżdżało za granicę. No ja miałem to szczęście, czy tego pecha, że pierwszy raz za granicę wyjechałem w styczniu 1982 roku, kiedy nikt nie miał paszportu, bo nie mógł mieć. Natomiast my mieliśmy wtedy odbiory urządzeń amerykańskie dla naszych statki. No i tutaj zarząd stoczni powiedział, jak to, czy tam dyrekcja, no trzeba załatwić, żeby facet pojechał, bo to urządzenie jest dla nas ważne dla statku. No i pojechałem za granicę do Stanów Zjednoczonych. Później jeździłem też do Londynu i za każdym razem przywoziłem książki. Mam do dzisiaj format taki,
No bo oczywiście nie wolno było przywozić książek drukowanych czy przez kulturę paryską. W Londynie była taka księgarnia polska na Elskort, gdzie się chodziło i takie książki można było zabrać sobie. No tylko kwestia była, jak je przewieźć przez granicę. Dlatego były maleńkie, takie, że dzisiaj prawie że nie jestem w stanie przeczytać bez lupy tych kartek. To była też metoda na to, żeby no, wiedzę, informacje, bez ostatniego rozdziału Andersa przywiozłem w takim wydaniu, to pamiętam do dzisiaj. Także po prostu i te materialne takie proste pomocy, ale także różna literatura, różne dokumenty no, trafiały tutaj i stanowiły wsparcie niewątpliwie. No przynajmniej patrząc z punktu widzenia stoczniowego, bo nie wiem jak to było w małych miasteczkach czy gdzieś indziej, bo to mogło całkiem inaczej wyglądać. Lucky enough, you have no too much more question. No. But I see how many pages you have. Okay. I was like afraid. It's just 10 questions, but most of these questions are more just sort of historical, political, that I'm more interested in the personal, your personal opinion and your experiences rather than just stating this happened, and then this happened, etc. So, I guess, last question, close to the last. Transitioning from a communist system to a capitalist system, how did you deal with that? How did that affect you personally? You know, for me, that was the most important time here in the shipyard. Tak jak mówiłem, do lat 80. zajmowałem się, jak to się u nas fajnie nazywa, poziomym awansem. Chciałem po prostu być lepszym specjalistą, dlatego poszedłem na studia doktoranckie, dlatego starałem się być odpowiednią osobą. Odpowiadałem za całość automatyki w Stoczni Gdańskiej, a wtedy statki były na etapie właściwie maksymalnej automatyzacji. Natomiast koniec lat 80. No, zaczął stawiać wyzwania. Bo po pierwsze, przymiarka była do tego, że coś się zmieni, bo musimy pamiętać o tym, że 80. rok, a później 81. Zjazd Solidarności pokazał jakby drogę, w którą miała się zmieniać sytuacja w Polsce. Ona nie mówiła o żadnej rewolucji. Samorządna Rzeczpospolita, takie hasło. Czyli w zakładach miały powstać grupy ludzi. Postulat 1 z 21 mówi dobór kadry według wykształcenia, a nie przynależności partyjnej. W związku z tym zaczęły się takie ruchy, hej, tam kogoś gdzieś można by... Ja byłem głównym specjalistą do spraw automatyki przed 85-86 rokiem. W związku z tym no, od czasu do czasu byłem zaprzyjaźniony, byłem członkiem Solidarności oczywiście, ale nie żadnym działaczem. Miałem dużo kolegów właśnie działaczy i w momencie, kiedy zapadła decyzja o likwidacji stoczni, Rakowskiego decyzja z 1988 roku, pamiętamy, 1 listopada, to rozpoczęła się tutaj taka akcja, jak publicznie zaprezentować nieprawdziwość argumentów o zamknięciu Stoczni Gdańskiej. No bo zamknięto stocznię niby za to, że jest najsłabszym przemysłowym zakładem w przemyśle okrętowym, w związku z tym powinien zostać zamknięty. No stocznia miała najlepsze wyniki ekonomiczne, zresztą kwestia oceny tych wyników ekonomicznych w tamtych warunkach to w ogóle była dosyć problematyczna, no bo wyniki związane były również z dopłatami i to zależało, kto jaką dopłatę dostał, no to mógł mieć wynik dobry lub zły, tak. My jako stocznia na pewno nie odbiegaliśmy, a jestem przekonany o tym, że byliśmy lepsi od poprzednich stoczni. W związku z tym, że między innymi, tak jak mówiłem, prowadziłem Hufiec Harcerski Gdańsk, miałem tutaj lokal w domu harcerza. W momencie, kiedy zapadła decyzja, że stocznia ma być likwidowana, rozpoczął się taki ruch, jak pozbierać dokumenty i stworzyć pewną wizję tego, i zaprezentować ludziom, że to jest nieprawda. No ale dostęp do dokumentów wewnętrznych stoczni był niemożliwy dla
tajnej komisji zakładowej Solidarności. No i któryś z moich kolegów, który był w tej komisji, przyszedł, Andrzej, czy można by było zrobić tam u was w domu harcerza takie spotkanie ludzi, którzy przyniosą jakieś dokumenty i tam byśmy je przygotowali. To był taki początek zetknięcia mego trochę z taką tajną działalnością. Ja nie byłem działaczem, ale mówię, no dobra, tam lokal mam, przyjdźcie. I tak się zaczęło. No i później, jak okrągły stół, jak decyzja o odwołaniu likwidacji Stoczni Gdańskiej, no to dostałem propozycję najpierw zostania szefem biura projektowego, no a później dyrektora technicznego stoczni. Myślę, że to był jeden z powodów, że no, po pierwsze nie obciążały mnie żadne wcześniejsze związki z systemem, no a po drugie, że jakoś no, ludzie uznali, że no, jakoś się włączyłem w to, być może potrafię trochę, no i tym sposobem trafiłem do zarządu Stoczni Gdańskiej. I był to okres no, ogromnych zmian i potężnych wyzwań, bo to, co się stało po roku 90, tak zwany plan Balcerowicza, to oczywiście odbiegał całkowicie od tej samorządy Rzeczpospolitej ustalonej na zjeździe Solidarności. Wałęsa po latach powiedział, że on tak, wziąłem to na klatę, bo inaczej nie szło. I tutaj się absolutnie zgadzam, inaczej nie szło, ale ile to kosztowało mnie jako osobę odpowiedzialną za to, że co miesiąc trzeba było wypłacić parę miliardów złotych, bo wtedy to były te przed denominacją, to wiem ja. Balcerowicz ustawił pewne granice, które absolutnie nie pasowały do tego, co się w stoczni działo w związku z jej likwidacją, ale to trzeba było zrobić. W związku z tym przekształcenie się z tego systemu centralnie planowanego, no niestety, ale wymagało poświęcenia. Nie stać było nas, stoczniowców, mówię nas, chociaż ja akurat byłem tą osobą, która no, miała świadomość tego, co się dzieje. Norweskie studia zarządzania udało mi się skończyć na początku tego okresu. Jako już członek zarządu zostałem skierowany i miałem okazję, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów zorganizowała taki kurs, który później się przekształcił w MBA i rozumiałem potrzebę. No ale tu działał też związek zawodowy i on działał no, całkiem starając się zachować to, co było. Ja rozumiem, my wtedy wszyscy tego nie rozumieliśmy, co się dzieje. No przykładem tego była Johnson. Przyjechała pani Johnson z Warszawy i powiedziała, kupuję stocznię. No i wszyscy się ucieszyliśmy bardzo, entuzjazm, no nareszcie. Po czym zawołała specjalistów z Apeldoorna i specjaliści wycenili stocznię na 4,5 miliona złotych, dolarów, przepraszam. No i sobie pomyśleliśmy, no nie, ludzie chyba w głowie się pozmieniało. Statek kosztuje 25 milionów dolarów w jeden. My tych statków mamy X, a oni chcą 2,5 miliona, 4,5 miliona dać. No to jest jakieś szachrajstwo. I oczywiście wszystko odjechało w siną dal. Dzisiaj jak ja na to patrzę, czy później jak na to patrzyłem, to sobie pomyślałem, za złotówkę powinniśmy to sprzedać, a te pieniądze, które ktoś miał tutaj dać, zamienić na rozwój tego zakładu. Ale wtedy nie mieliśmy tej świadomości, a szczególnie nie mieli tego związkowcy. W związku z tym, pierwszy błąd natychmiast został popełniony, bo przechodząc z stanu likwidacji stoczni do przejścia w spółkę akcyjną, byłem jednym z tych, który absolutnie wspierał pomysł taki, zostawić likwidatorowi wszystko, co jest stoczni niepotrzebne, także ludzi, którzy są w zakładach, które są niepotrzebne do produkcji stoczniowej, a zdrową spółkę akcyjną rozpocząć budować od nowa. Z tych 146 hektarów zostawić 46. Mówię teraz przykładowe liczby, tak? No ale związkowcy nie. No i przeszliśmy wszyscy. No i druga sprawa. Polska dołączyła do Zachodu. Pierwsze, co się naprawdę zmieniło, to system bankowy. Nie miał innego wyjścia zresztą. Ale wtedy wszystko, co do tej pory działało, musiało być przekształcone. My nie byliśmy w stanie tego zrobić od ręki. Skończyło się w związku z tym tak, jak się skończyło. Dla mnie był to okres fantastyczny, bo brałem udział w tych wszystkich działaniach, poczynając od przekształcenia Stoczni Gdańskiej w likwidacji do Stoczni Gdańskiej spółka akcyjna. No ale później zaczęły się coraz większe rozjazdy, no bo miałem świadomość tego, a szczególnie po tej szkole zarządzania trafiłem na ludzi, którzy pokazali, jak zamieniany był wielki koncern norweski, podobny do naszej stoczni, Kongsberg Waffenfabrik. Była taka wielki konglomerat norweski, państwowy,
także stoczniowy, ale także zbrojeniowy. I ludzie, którzy przekształcili ten system w normalną ilość tam spółek działających samodzielnie, na tym kursie pokazali nam. Ja przygotowałem na taki program pod ich, nazwijmy to, nadzorem. No ale oczywiście to nie mogło być tu zrobione z uwagi na to, że no, społeczne siły nie pozwalały na to. No i się rozbiegała moja wizja stoczni z tym, co tu się działo. I w 96 roku moje stanowisko zostało zlikwidowane i przestałem być pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj osoby, które zlikwidowały moje stanowisko, mają u mnie bardzo ciepłe notowania, bo otwarły mi szansę na zobaczenia świata innego, bo ABB, międzynarodowa firma, która między innymi zaopatruje w wyposażenie okrętowe cały przemysł światowy, okrętowy, umożliwiła mi poznanie innych stoczni, Daleki Wschód, szczególnie chińskich czy koreańskich, ale mówię także brazylijskich czy argentyńskich. Miałem przynajmniej wizję, jak to mogłoby wyglądać. I w związku z tym dzisiaj, jeśli mnie pytają moi koledzy, ty, łezka ci nie leci, że z tej stoczni nic nie ma, to im próbuję wytłumaczyć, że tak jak włókniarze angielscy nie mogli się obronić przeciw wprowadzeniu maszyny parowej, bo generacja się zmieniła, bo świat się zmienił, tak my z narzędziami z XIX wieku nie mogliśmy wygrać w XXI wieku konkurencji z Dalekim Wschodem. That was, you know, some difficult story. Then you will start to cry probably listening that. Sorry.